Po raz kolejny witam Was serdecznie. Tym razem coś łomota. Z każdej strony tu wiatraki, tu muzyka, żeby je zagłuszyć. Ja przepraszam, warunki takie, nie inne. Ściszymy łówka. Warunki takie, a nie inne. W pokoju mam chyba 100 stopni. Oczywiście zamówiłem mikrofon zewnętrzny do kamerki, ale adapter okazał się nie taki, nie mogę go podpiąć, przykro mi bardzo. Natomiast nie o tym chciałem. Chciałem o kolejnym kopaniu w Lamanis. W ubiegły czwartek Marcinek, Mariusz, Marcinek, przepraszam, znowu mylę twoje nazwisko. Mariuszek, znowu mylę twoje nazwisko, jeszcze imię pomyliłem. Byliśmy sobie pokopać, co wyszło, zobaczycie za momencik na filmiku. W każdym bądź razie pojawia się tam srebrna sześciopensówka. Pojawia się srebrna sześciopensówka przed czyszczeniem i po czyszczeniu. Gdzieś tam w komentarzach pod filmikami znowu pojawiają się pytania, czym są czyszczone monety, czym czyszczę monety. Tym razem to był płyn konserwo, polecam go do sreberek. Efekt będziecie widzieli na zdjęciach, proszę się temu przyjrzeć, jeżeli ktoś jest zainteresowany. No i to by było tyle tytułem wstępu. Co wyszło, to wyszło, tak jak powiedziałem, zobaczycie sobie na filmiku. Pozostaje jeszcze jedna ważna kwestia, życzenia urodzinowe dla Rafała Kutarskiego. Bardzo serdeczne, stary, bardzo gorące życzenia. Tydzień temu w niedzielę fetowałeś urodzinę. Kolejny tak się składa, że filmik powstaje w czasie, kiedy ktoś z bliskich ma takowe urodzinki. Rafałku, najlepszego dla ciebie, buziaki. Trzymajcie się, hej, zapraszam na filmik. No i powitanko z Lamanis po raz kolejny, chyba po ludy, bo w smole paznokcie kładłem papę. Jest dołek, jest George VI. Dat nie widzę, akurat przywrócony ten element. 1943 albo 5. Fajna patynka, ładna monetka. A my biegamy. Później Wam pokażę, z kim dzisiaj, dobrze? I do zobaczyska. Hej. A w Lamanis jak zwykle wieje. Ale to w sumie takie mniej istotne, bo za to ziemia dosyć ładnie daje. Mamy pierwsze sreberko dzisiaj. Mam nadzieję, że nie ostatnie. George V, Sixpence. Takiego jeszcze nie mam. Datę 1915. No dobry start, jesteśmy jakieś pół godzinki na polu na maksa. Dobra, dziękuję. Dobra. To ja też do chłopaków. Do srebrnego chłopca dzisiaj. Znowu wieje. No i następny piękny. Ten sam motyw, co? 1921. Ja mam 1915. Ty, ja tutaj takich ładnych guzików jeszcze nie wykopałem. Tak, nie wiem, czy to jest już mole pogięty. To jest strasznie. To już nieźle jest... walczył. Dokładnie. Dzień się zaczyna, dzień zaliczony. Czy taki już wyślizgany? Aha. No czy wiesz, w wodzie. No. Coinbox zrobi jednak swoje. No ślicznie, chyba nie. No. Marcinek, to mamy dobry początek. Dobra, szukamy dalej, szukamy w końcu. No tym razem z dołka wyjrzała letka piechota, bardzo fajnie zachowany guzik, niestety bez uszka,
ale Mariusz Pietruszyński nam pięknie pokazał, jak to regenerować. Zrobił fajny film o tym, polecam wszystkim, zachęcam do obejrzenia, a ja z guzika jestem wyjątkowo zadowolony. Do zobaczyska. Znowu coś wyskoczyło. Jakaś okrągła monetka. Wydaje mi się, że to belka sprzed policji. Sprzed wymiany pieniążka. I jakaś taka trochę w gorszym stanie, bardziej przesuszona. Nosem strasznie, ale coś się dzieje. Mamy połóweczkę Hammera i kurczę, albo mi się wydaje, albo jestem wściekły, że to tylko połówka. O, nie uwierzycie, jaki jestem wściekły. Ryszard, Lwie Serce. Utarliśmy się o cholerną legendę. Ja pierdzielę, masakra. Pół Hammera wylazło, Ryszard, Lwie Serce. Panowie, mam kurde pieprzonego ryśka. Ryszarda, Lwie Serce. Tego kurde Ryszarda z Robin Hooda. Kurde, łapasz mi się zaczęła trząść. Nie pierdolę. Rysiek jest. Widzisz, nie ma kropek, ma jeszcze rauty. To miał tylko James i Rysiek, a tutaj widać fragment twarzy i broda jest na ryju. Jak kropek nie ma? Są cztery. Nie ma, to nie są kropki, to jest połączone. To jest tak karona na kartach. Nie. Spójrz. Może, no. Tylko dwóch króli biło tak Hammery. Czekaj, bo ja kurczę nagrywam cały czas. To teraz się zatrząsło. No i z braku laku znowu farting jakiś. George, Jerzy VI. Pędzimy dalej. No i następny George V. Tym razem w pięknej patynie wyszedł z ziemi jak nowy. Chłopaki coś tam grzebią w oddali. Marcinek z Mariuszem. Chyba coś im wyszło. Dobra. No, a teraz z dołka tutaj. Całkiem współczesne dwa funciaki. Ale jakiś fajny, z ładnym obrazkiem. Święta Trójca, Rodzina Królewska, nie wiem.
Coś się na nich kryje. Grzebiemy dalej, upał nieznośny, zmęczenie duża. Gdzieś tam w oddali, na pierwszym planie, to chyba Mariusz, chociaż jasna ciała czapka, Marcinek. Z tyłu Mariusz. No, gorąco daje popalić. Szukamy, hej. No, nie dajemy rady. Upał jak w piekle. Spalamy się żywcem. Chłopaki podjęli decyzję, że zjeżdżamy i chyba mają rację. Jeszcze na zejściu jakiś taki fajny gadżecik wyskoczył. Pojęcia bladego nie mam co. Do samochodu jakieś 100 metrów. Spadamy. Jest gorąco. Dzięki za uwagę i do zobaczyska następnym razem. Hej.